Witamy dzisiaj w dalszej części odcinka w garażowych porad panów mechaników Zenox. Rozbieramy tego oto bydlaka. Ten wariator. Będziemy tu wymieniali łożyska. Co ty garaż? Co ty wieczorak? Jest godzina 9 rano. Robota idzie pełną parą. Piętnasta siedem. Ale zleciał ten poranek szybko. Ale w czwartek kosimy. Jest dzisiaj wtorek, w czwartek kosimy. No ty tak mówiłeś, ja mówię, że w niedzielę. Ty mówiłeś, w czwartek musimy. Ja mówię, że w niedzielę. Mówiłeś wczoraj, jutro header, Stachu. Tam 3 godzinki roboty, w czwartek spinamy i kosimy. Ja w niedzielę mówię, że kosimy. Proszę bardzo. Słuchaj na chłopoki, żebyś tam i oto mechaników, żeby dwóch miał, 2 tygodnie składa. Jeden był taki od doradzenia, drugi, a trzeci coś robi. No i tak, ale upieprzone to. Trzeba to wziąć szmatką, wyczyścić. Tu mamy taką szmatkę. Ładna kiecka, Stachu. Pokaż no. Może wejdziesz jeszcze. To jest z komunii, kurwa. Z komunii? Chyba. Ups. Chyba. Płachta na byka. Na Rockiego. Muzykę nawet włączyliśmy, żeby tam tu nie przeszkadzała. No i taka sytuacja. Trzeba to wyczyścić ładnie. Będziemy rozbierać. Zażegane smarem, olejem. Tu wiadomo, smaru idzie zawsze dużo. Trochę się rozpuści. Będzie ładnie schodził. Dobra, bimberek polany. Trzeba odczekać chwilę i już. Nie wymawiaj tego słowa, bo Piotruś zaraz się zjadł. A tu otwiera się furtka, pstryk. Nie zdziwiłbym się. No, proszę bardzo, proszę Państwa. Wał odrzutnika jest założony, ale niestety z przyczyn deszczowych na razie tam nie grzebiemy. Zrobimy sobie tu to koło, to będziemy mogli nałożyć. Ja bym sobie palca raz dupcył. W przyjemnym miejscu strasznie. Ma to jakieś dykty? Nie, dykty nie. Noża? A ja tych cęgów do zegarów. Wyczyszczone. Pierścień odkręcony, już sobie zluzowałem go tutaj. Jak Bóg przykazał. Odkręcamy. Proszę bardzo. Od razu go tu weźmiemy, wytrzemy. Już jakiś smar taki grafitowy. Jak grafitowy to wygląda, albo tak po prostu. Grafitowy nie może. No wiem, że nie może być, ale wygląda jak grafitowy. Coś nie wiem. Dziwny smart. Dziwny smart ubił. Albo po prostu zużyty. Ten pierścień ma potężny gwint. A dobra, tu ta śrubka go trzyma. Żeby się nie odkręcało. Żeby się nie odkręcało, no. Jest tu dziurka. No dobra. Niech se tu leży. Tu leży to. Tu na koła, tu leży to. Zostań. Zegar kolejny do ściągnięcia. Tak normalnie, uleczanie. Dobra, nutka leci. U. Stachu, potrzebuję cię, żebyś mi tu podwadził śrubokrętę. Nie da rady samemu. Mam nadzieję, że się odzyska ten zegar. Musi się odzyskać. No, zrobimy tu i nie będzie luzu. Będzie jakby przykazał. Skręcimy i założymy jeszcze dzisiaj na kombajn. Bo tam wał odrzutnika jest. I będziemy mieli jedno z głowy. Potem zostanie tam tylko ogarnąć. Niestety dzisiaj łożyska nie dostaliśmy. Dostaliśmy tylko 2 sztuki. No ten. Tu jest śrubokręt, masz. Wow, wow. Trzeba inne scenki. A jak inne, patrz.
Te mi się zrobi. No i poszedł. Ściągamy. Dobra. Kurde. Jeszcze jakiś drugi by się przydał, śrubokręt. No to tam, szukaj, żółty jest. Jest żółty. Jest płaski. Dawaj. Tu trzeba. Czekaj, ja to podwalę. Pomału, bo śpierdolę. Jakby nie strzelił. Nie idzie. Puść. Idzie. Czekaj. Wyrwę go stąd. O, jest. Dziękuję panu za pomoc. Jest. Po kolei sobie to układam. Proszę bardzo. Dobra, składam słowackie łożyska ZVL. Mamy to pierwsze. Proszę bardzo, jakie piękne. Który pierścień jest mniejszy? Zobaczmy. Zaraz w sumie sprawdzimy w ten sposób. Sprawdźmy, co tu nie gra. Tu potrzeba czystości podobno. Ten pierścień powinien być luźniejszy. I taki jest. Czyli co? Ten pierścień idzie na górę. Łożysko. Idzie pierścień ten pierwszy. Grzejemy go w tym momencie. Dobra, no ja sobie podgrzeję go fenem i zaraz go założymy. Podobno minimum 70 stopni musi mieć. Co taki znawca jesteś? Kogo byś się naoglądał? Książkę czytałem. To jest lektura, to jest lektura. Stachu! Za wiedzę. To się płaci w tym sesji. Który specjalista ci powie, wiesz, jak robi? Wtedy nie byliby tacy drodzy. Agro Sędzino, oglądałem kanał. A ładnie opowiada wszystko co i jak. Także człowiek coś tam podłapał, no. Fajnie tam robił swojego rekorda. Pozdrawiamy go, jak oglądał. Jak będzie oglądał nasz odcinek. Powinien się szybko podgrzać. Dobra, spróbujemy go włożyć. Zobaczymy, czy podejdzie. Wyczyszczę te łapy. Tak, proszę państwa. O, skurczymy. Chłopie, kurde, fabryka, a tak to nie chciałbyś. Magia, magic, jak to mówią. Tak, magic. A później będę chciał rotację na przesmarować i nie będzie cieszy. Spokojnie, zamówi się. Teraz złomak to będzie chlał taką tubkę tą na jedną łożysko. Gdzie? Zamówimy, nie przejmuj się. Dobra. Teraz koronkę zakładamy. Kurwa jebana. I chuj. Tulejka wpadła do kanału. Najgorzej. Najgorzej. Stoisz z robotą. Teraz pierścień ten oto. Tu też można dać smaru na niego.
tylko nie dowiadujesz na soleje. No i nasze szczęście. Znajdź nasze szczęście, Stachu. Są kurwa dwa wiaderka. Co najlepsze. No, jeszcze lepiej. A to czekaj, jakie to było? Nagrałem od 60, zacząłeś sprzątać. Coś tam pociekłeś ze skrzyni, spoko, wytrę w wieczorę. No wtedy jak robiliśmy 60 i do tej pory. No jak nie mogę, jeszcze nieskończona jest. No wiem, jak nieskończona? No, jeszcze nie jest skończona. A co tam zostało do zrobienia? No zaczep jest założony. Gdzie masz ten? Krętarkę. Widzę. Tu jest krętarka. Potrzebuję lampki. Proszę bardzo. Niestety się pomyliłem, bo chciałem zakładać ten pierścień, już jak założyłem obudowę i chciałem zakładać ten pierścień, a tu trzeba na odwrót. Po prostu trzeba założyć w bieżnię, tu, tą bieżnię najpierw tutaj zagrzać obudowę przede wszystkim, a później dopiero nakładać na tę tuleję. Także pamiętajcie, najpierw grzejecie ten pierścień, zakładacie ją tylko tutaj podgrzanego, składacie łożysko, a później drugie łożysko. Jak chcecie włożyć, to musicie zagrzać pierwobudowę, dopiero bieżnie. No i co? No i wtedy nakładać na tą tuleję. Panie Roki? Cześć, piesku. Boisz się? A masz, jesteś mokry. Dobra. Nabijemy sobie teraz tabotu tutaj. To łożysko. Pan kombajnista miał przyjść, to śpi po pierwszej zmianie. Wczoraj go zmordowało. Tu jest facet, co po nocy był. Stachu był po nocy, zobaczcie jak się trzyma. Jak młody Bóg. A Piotr po pierwszej zmianie musi przyjść i się przespać, bo go męczy. Niestety. Takiego mamy kombajnistę. No ale cóż. Nic się nie zrobi. Nic się nie zrobi, widzowie. I tak, jak to mówię. Kurwa, ale to gorące. Gorące jest, no. Tuleja przyniosła ciepło. Znaczy na tuleja się przyniosło ciepło i... Nie idzie mi bardziej wstawić. Dobra, siedzi. Dobra, mamy to. It's good. Zmniejszył się ten luz. Co? Zmniejszył się ten luz. Tak? No, teraz zakręcamy to cudo. Wydaje się, że takie te łożysko to ciężko wyszczyć, będziesz miał dość czy nie. Bo tu jest ta bieżnia tak. No wiem, wiem. Składa z trzech części. Może ta bieżnia być wyjechana już i... No i będzie latać na boki. Na pewno się zminimalizuje. Jeszcze polata. Będziemy wiedzieli, że było wymieniane. Tak jest. Jak będziemy ten wymieniali tu, ten tuleje, to będziemy mieli łożysko do odzysku. Teraz tylko tak. Dokręcamy na full. Łoś ty, ale ciepły. A to długo stygnie. Jest okej.
90 stopni będzie tu, a musimy gdzieś jakieś 60, czyli gdzieś tu. Gdzieś tu. No już. O, gdzieś tak. No czekajcie, kobita dzwoni. Halo. No. Dokręcamy, cofamy o 60 stopni i kontrujemy tu. Jest ten luz taki odpowiedni. Na prawo i lewo nie ma, tylko tu w tej poziomie jest. No. Wydaje, że przez to, że też tu już jest trochę wyrobione, ale samo fakt, że tu nie ma luzu. Tylko jest na boki, nie? Jak się dopierdzieli to na Hama Fest, no to jest sztywno wszystko, nie? No ale musi być luz tam, te 60 stopni cofnięte. Będzie dobrze. No wcześniej to latało... Tak, a teraz jest różnica. Jest jak należy. No. Dobra, to mamy. To mamy. Bieram teraz na tapetę. To. To jest takie. Tam ruszysz się. Hui. Rabierzemy to na tapetę. Już są wyrobione pewno te tulaje. No. Dokładnie. Zakładamy teraz to. Tutaj. Powolutku idzie. A mówiliście, że sobie nie poradzimy, a tu jak idzie ładnie. Widzowie, jak jest książka, po coś te książki zostały zrobione. Także co? Wszystko da się zrobić, tylko trzeba... Trzeba co? Książkę odpalić i już, no i wszystko jest napisane, czarno na białym. Mechanicy na początku też się nie uczyli. Też się uczyli z książek, także wiecie. Także wiecie. To zmoczymy, wyczyścimy na kanteczki elegancko. Proszę bardzo. Będzie złożone jak Bóg przykazał. Najgorsze to czyszczenie wszystkiego z tych smarów starych. To jest zabawę z tym. Jak się już wyczyści, to już po tym idzie. Stał już na łańcuch, kończy. Jemu też bliżej niż dalej. Dlaczego? No z tych śrubek naciskania, naciskania. Zrób sobie przerwę, zapol se. Ja nie palę. Się mówi, to jest przenośnia Stachu. I tak. To. Co? Coś chciał powiedzieć, gnoju? Już myśliłeś po cicu, już chyba wiem o czym byś chciał powiedzieć. Dziadu, ty od razu z grubej rury. Nie, to nie było. Od razu z grubej rury. A nie, a nie o tobie. Dobra, dobra. No nie, ja nie, cię znam. Kamerę, to ci powiem. Ja cię znam, to już. Kamerę, to ci powiem. Dobra, to widzowie, ja zakręcam, wyłączam kamerę. Widzimy się przy końcu składania, bo nie będę już więcej tym was zanudzał. Tak, zakładamy. O kurde, ciężkie. Dobra. Całujemy w dziurę. Nasmarowane. Proszę bardzo. Mamy to. Proszę państwa, mamy to. Tu ładnie siedzi. Tu dokręcone. Dobra, teraz zostawię nam założyć zegar ostatni. Ostatni zegar tutaj. Bez tego zegara by nam się koła rozjechały. No ale śmieszna blokada. Tylko na takim zegarku to się trzyma, nie? Powiem wam widzowie, że... No śmisznie. Śmisznie, to jest, ale no cóż. Nie ja to konstruowałem, także... Także wiecie. Chcę to klepnąć. Trochę się skrzywił, ale już dobrze. Luksus.
Jest. My to. Siedzi. Dobra. No i tak. O, bo jak Stan pracuje pięknie. Nowa tuda, ja tak. Luksus. Dobra. Teraz tylko to wyczyścić. To wyczyścimy. I tak. To jest ta, co idzie. Ta śruba, co idzie do kombajnu. Na samo kontrę tam się to montuje. Zabrałeś mi baterię. Daj no baterię z latarki. Zamontuję se. Ups. Dobra. Wyczyścimy to tutaj elegancko. Luksus. Mamy złożone. Stachu ogarnął wszystkie gumeczki. Teraz stuka se tu w kole. Oh, zakłada tą. Trzeba było je nagrzać trochę. Ile tam by się to grzało? Chwilę. Po to, żeby pinto szedł. Tak to byś tylko se włożył, ciach i już. Pięknie się tam przecinaczkiem. Co? Kurde, nie gadaj, bo ja nie będę tak walczył jak ty. Tak się robi. Dobra, tam odejdź stąd. O kurwa, ale bagno. Aż Rocky wyszedł. Cześć Rocky. No i co, dzisiaj zrobiliśmy robotę FS. Ile części mieliśmy, tyle zrobiliśmy. O, ja tu sobie wymienię to jeszcze i tak, dobra. Loko, loko. Dobra. Zobaczmy. Uciekaj, Rocky, ale łazisz koło dupy. Taka sytuacja. A, zawleczka. Ładnie nic kryją. A wali, że tu po brzegu. No próbowałem. I co? Nie będę się tyle pracował, co ty. Kurwa, to zbije. Dobra, tak weź. Wyjmować ściągacz, mi nagrzyj, już to ile tam to moment wejdzie. Palcami wejdzie potem. No zdejmiesz fanem, nagrzejesz i. A ja biorę swój zestaw do ściągania. Jest ściągacz? Nie, do ściągania zawleczek. Ojej. Będę się pobrazłoić z zawleczką tradycyjnie. I tak. Taka to sytuacja. Dobra. To powinno zaś gładko. Chyba. Kurde. Trzeba tu ścisnąć. O. O, tak.
wyprostować. Powinno iść. Nie ma za co zaprzeć. Kurde. Nie, no na to już mi się przykrzy od tych zawleczek.